Hejka, hej! Dziś przychodzę do Was z przepisem na pyszne pancake'i Kinder Pinguini, które smakują i wyglądają obłędnie, są wysokoproteinowe i smakują dokładnie jak ten batonik. Na początku dwa jajka wbijamy do miseczki. O, właśnie w taki sposób. Dodajemy skyr naturalny, kakao gorzkie, erytrytol. Ja dodałam erytrytolu w pudrze, możesz użyć zwykłego. Później dodajemy jeszcze proszek do pieczenia i mąkę orkiszową jasną. Całość dokładnie mieszamy, tak jak widzisz na nagraniu. Masa będzie gęsta i nie będzie ona rzadka, dzięki temu nie będzie się ona rozlewała po patelni. Będzie wyglądała właśnie w taki sposób. Placuszki smażymy na rumiany kolor z dwóch stron na natuszonej patelni na małej mocy kuchenki. Tak wygląda nasza wieżyczka pancake'ów. Teraz serek wiejski mieszamy z erytrolem i będziemy nim smarować nasze pancake'i i układać taką wieżyczkę. O, właśnie w taki sposób. Następnie roztapiamy gorzką czekoladę, polewamy nią nasze pancake'i i na górę możecie jeszcze wyłożyć batonika do ozdoby. Przepis pochodzi z e-booka Na słodko i bez cukru, znajdziecie tam 87 przepisów na pyszne różne desery. I fit słodycze!